Pozwolenie na broń. Urzędowy dokument w większości krajów wymagany od posiadaczy broni, także w Polsce. Co zrobić, by broń mieć? Czy trudno, czy łatwo o takie pozwolenie się w Polsce wystarać? Ile to kosztuje? O tym właśnie teraz będziemy rozmawiać. Z nami w studiu Tomasz Kwiecień, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oczywiście temat wywołany śledztwem w sprawie łódzkiej policji, w której, jak się przypuszcza, dochodziło do nieprawidłowości przy przyznawaniu pozwoleń na broń. Nie będziemy jednak teraz rozmawiać o roli ewentualnej ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka w tej sprawie. Będziemy natomiast rozmawiać o tym i wyjaśniać sobie właśnie, co zrobić i jak to zrobić, gdyby ktoś był zainteresowany posiadaniem broni. Przede wszystkim, jak rozumiem, trzeba złożyć wniosek na policji, tak? Krok po kroku, jakbyśmy mieli się za to zabrać. Dochodzę do wniosku, że broń mieć chcę i co? No i teraz, panie redaktorze, zależy, po co panu ta broń jest już potrzebna. Od razu do muszę się zdecydować na początku. Musi pan określić cel, zgodnie z naszą ustawą, do jakiego będzie pan ją wykorzystywał. A te cele to? Ustawa przewiduje 8 wymienionych, ale nie jest to katalog zamknięty. Mogą być jeszcze dodatkowe te 8 w ustawie, w artykule 10. To po pierwsze do ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, do celów łowieckich, do celów sportowych, do celów kolekcjonerskich, do celów rekonstrukcji historycznych, do celów pamiątkowych, do celów szkoleniowych. Także ten katalog jest dosyć szeroki. Rozumiem, że tutaj chodzi przede wszystkim o to, że to są różne rodzaje broni, tak? Że